Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną serię ze Speedrana, czyli gram partię na odpowiednim poziomie rankingowym, komentuję e, tak, żeby e, było to w miarę zrozumiałe. Przypominam, gram do 10 pierwszych porażek i wtedy kończę tego speedruna, Póki co jeszcze tej porażki nie było. Zaczynałem z rankingu 300, teraz mamy 1516 i szukam zawodnika na 10 minut. No dobra, mamy tutaj Chińczyka, przepraszam, o Jezus Maria, ale podobna flaga, Turcja, Turcja, mamy Turka E4. No i może zagramy klasycznie, po prostu ruch C5. No dobra, ten ruch jest grany bardzo często przez osoby właśnie takie po kroju 1600 i mniej. Nie jest to dobre posunięcie, nie polecam, gram E6 i będę miał bardzo łatwy ruch D5, który mogę to, y, mogę wykorzystać go od razu, ale mogę też zagrać A6, co będzie trochę, myślę... Nieco lepsze z uwagi na to, że goniec potem mi nie da szacha po ruchu d5. Zobaczymy, jak się przeciwnik w tej sytuacji zachowa. Jest c3, ok, jest posunięcie c3, no więc zagramy sobie od razu d5. Po wybiciu jest od razu wybicie i to działa, myślę, że bardzo dobrze. Roszadę zdążę zrobić, zagram goniec e7, skoczek f6. Niekoniecznie w tej kolejności muszę to robić, mogę. Ale nie muszę. Goniec musi się oczywiście gdzieś tam ewakuować. Przypuszczam, że zagra na E2. Zobaczymy w takim razie, co przeciwnik tutaj wymyśli. No i zobaczymy. Długo myśli w sumie. Może na B3 zagra. Jest to jakaś koncepcja, bo potem gońca może ustawić na C2 i próbować tam na H7 coś tam straszyć w przyszłości. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. W sumie zastanawiam się, czy po zagraniu gońcem na d3 lub na b3, czy nie zagrać c4. Czy to będzie miało jakiś sens? Może i tak, bo z drugiej strony skoczek c6 i może goniec c5. Coś takiego można by było zastosować, ale nie wiem, czy to będzie miało do końca rację bytu. Hmm, w każdym razie, pozycja myślę, że czarny mi. No dobra, jest goniec b3. Nie, rezygnuję z tego i po prostu gram skoczkiem. Skoczek f6, chcę zrobić szybko roszadę. Goniec E7, szacha nie ma, aczkolwiek wieża A1 jest jak najbardziej w porządku. Zrobię szybko, roszadę i będę kończył rozwój. Jak dostanę ruch D4, to wtedy zagram C4. Ewentualnie mogę zagrać skoczek C6. No ten ruch nie jest dobry, bo ja i tak chciałem B5 grać, więc gram B5, czyli tempo więcej. Widać, że przeciwnik już tym gońcem zaczął trochę tańczyć. Niepotrzebnie zupełnie. Nie polecam mu w ten sposób grać. Zaraz, teraz mi się pojawiła kolejna opcja. Mianowicie ruch D4. Może trochę ograniczyć przeciwnika. Tak gramy. Gramy w ten sposób, dlatego że on nie ma ruchu D4 teraz. Wykorzystamy to. Po biciu bicie i ten goniec nie będzie miał wyjścia. A jak on zagra tak w przyszłości, to ten goniec C2 nie będzie miał opcji jakiejś ciekawej. No dobra, jest ruch D3. Roszada myślę, że jest konieczna. I problemy tutaj już z głowy. Wszelakie jeśli chodzi o wyprowadzanie figur. Goniec B7 jest na pewno jakąś opcją ciekawą. Dobra, tu mi coś będzie straszyło. No, goniec B7 muszę wyprowadzić. A zaraz, zaraz, nie dostrzegłem taktycznej odpowiedzi. Tu można by było wybić i skoczkiem wybić. I wisiał goniec. Haha, mógłby to zrobić. Teraz już nie może. Skoczek C6, no i kontroluje przede wszystkim Pola w centrum. Dosyć istotna dosyć istotna sprawa. Tutaj Hetman D5 teraz mi tak ładnie to może wyglądać. Dobra, zbił tutaj. Teraz się poważnie zastanawiam, czy nie zbić skoczkiem. Zbije skoczkiem. Nie, no nie, nie pionkiem. Pionkiem, nie. No, zbijemy pionkiem po prostu. Pionek na pionka. Muszę pamiętać o tym gońcu. Goniec B3 szuka aktywności. Słusznie. Taka opcja mi teraz chodzi po głowie, żeby jednak pozbyć się tego gońca, mimo wszystko, i mieć tutaj takiego potwora po diagonali. No, więc, tak zrobię, będę już w ten sposób próbował grać. Tu się wszystko trzyma póki co. Będę bazował na diagonali i tutaj będę chciał próbować dorwać się do króla w jakimś stopniu. No ale też muszę przyznać, że białe sprytnie tutaj pograły. Ja tego gońca od razu zbijam, bo ten goniec mi strasznie zawadzał. OK. no i teraz właśnie pytanie. A właśnie! Chwilunia! Tutaj wisi mi pionek. Trochę lekceważąco podszedłem, przyznam się chyba. Chociaż może nie do końca, jak zbiję tutaj, to biję tutaj i będę bronił. Parę na parę skoczków, może coś takiego zaistnieć, ale raczej przeciwnik powinien odejść. Bardzo dobrze zagrał. Bardzo dobrze zagrał mój przeciwnik. No dobra. Teraz może goniec b4. Może i tak. Postraszymy wieżę. Przynajmniej ta wieża już nie będzie mogła mi tutaj jakichś zrobić psikusów i swobodnie będę mógł zagrać hetmanem. Z drugiej jednak strony e, też nie chciałbym pozostawić skoczka bez obrony hetmanem, więc może zagram g5. Oj, chyba podstawka, co? To jest chyba podstawka. No skoczkiem nie mogę. Chwila, e, tu mi grozi bicie. Nie, no dobra, to się nie ma nad czym zastanawiać. Trzeba brać wieżę i koniec, i gramy g5. I jak goniec odejdzie na g3, to po prostu odbijam tutaj pionka z atakiem na gońca. Trochę tego króla oczywiście otwieram. Mo, muszę się liczyć oczywiście z, z biciem, ale to wtedy skoczek e4 miałoby miejsce. No dobra, zbijamy na e4. Pion wzięty, chcę jak najwięcej wymienić figur. Jakość więcej, nie widzę tutaj chyba żadnych zagrożeń. Czy goniec e5 istnieje? Raczej nie, bo tutaj pewnie d3. Powinno być w porządku. Hetman zbił na D4. No to ja bardzo przyjemnie to wymienię i zbiję tutaj oczywiście. Teraz skoczek, gdzie może zagrać? Może tutaj. Będzie mi jedynie atakował pionka. Wieża C8, aby nie było skoczka C6. Czyli wprowadzam na wolną linię wieżę w tym momencie. Drugą wieżę oczywiście też wprowadzę na przykład na E8. Ewentualnie na D8. Zobaczymy jeszcze, jak się zachowa wieża y, z. A1. Dobra, no to król H7 oczywiście bronię, to miałem też na uwadze. Oczywiście skoczki, w ogóle skoczek F5 stoi dobrze, bardzo dobrze, żeby była jasność. Jeszcze jak podeprze to ruchem G4, to będzie stało to świetnie. No ale jednak jakość to jest jakość. Teraz byłoby super jakoś wymienić. Wieże, jakby się już wieże wymieniły, to byłoby zdecydowanie lepiej. Tutaj widzę taką opcję wieża E8, goniec F8, bo tutaj też może mnie straszyć A3, ale to myślę, że nie będzie jakiś groźne. No nie, skoczek wrócił, to nie bardzo, chyba posunięcie. Wprowadzamy drugą wieżę. Troszkę tutaj będziemy działać po wolnej linii. Skoczek na D5 nie wjeżdża. Skoczek na E5 to widziałem. To chyba po prostu zagram F6, tu chyba nic nie ma. Skoczek F7 to tutaj chyba tak, F6. Widełek nie widzę żadnych raczej, skoczek będzie musiał wrócić na pole F3 i wtedy zaatakujemy sobie, może gońcem dobra. Tutaj jest atak króg G6, bronimy. Bronimy przede wszystkim. No skoczek nie, skoczek G4 się zaplątał nieco. H5 dostanie tutaj za chwilę i będzie musiał iść na H2, potem G4 można tego pionka. To, chodzi mi o to, że jak zagram h5 i skoczek h2, no widzicie, sam skoczek już uciekł. No dobra, to lecimy w takim razie z aktywnością, czyli chyba goniec c5. Tak, chcę po prostu wymienić skoczka, spróbować uprościć grę, bo g4 wchodziło również w grę w tym momencie i skoczek f5. Niepotrzebnie białe w ogóle wycofywały tego skoczka. Trzeba było na pewno próbować grać troszeczkę aktywniej. Dobra, no ale jest ten ruch, i pytanie: no tak, chyba trzeba bić. Nie ma co się zastanawiać, trzeba uprościć pozycję. Skoczek odbije rzecz jasna wieża D2, i będę napadał na pionki. Ten skoczek stoi dobrze. Jeszcze kwestia, czy uda się to jakoś wykorzystać. Może jeszcze chodzi mi po głowie wieża C3 z cichym planem wybicia na E3 i dojściem do wieżówki, chyba trochę lepszej. Teraz tak, teoretycznie mógłbym zbić i podejść królem. Chyba tak. Wiecie co? Zrobię to dla szkoleniowego, dla szkoleniowej opcji, ale wybicie nie jest konieczne, od razu mówię, ale wybiję na E3 i podejdę po prostu królem. Wieżówka jest lepsza, czarnych z uwagi na aktywność wieży, na aktywność króla. Król zagrywa zaraz na E4. Dobra, on szuka też aktywności jasne Dobrze zagrał Idę pionkiem B4 Wieża C1 dostanę prawdopodobnie Uuuu, wieża B1 Źle, nie można pasywnie bronić Król idzie na E4 Nie można grać pasywnie w szachy To mi zdecydowanie ułatwiło sytuację Bo jakby zagrał wieżą, to ja tam wieża B2 I tego pionka raczej bym musiał kosić No w sumie nie do końca jeszcze mogło być to remisowe No dobra, tutaj zbijam Chociaż z drugiej strony podejść może po tego pionka Zbicie szach y, królem tutaj. Wiecie co? Nie zbiję tego pionka. Zagram królem na D3. Y, jednak ten pionek może czasami pomóc mi w osłonie. Zagram tutaj i będę chciał do tego pionka no, król C2. Po prostu król C2 i chcę wziąć tego piona. Co mu pozostanie, jak nie wieża na E1? W ogóle powierza E1 może taki ruch zagrać po prostu. Myślę, że to będzie kończące. Z drugiej jednak strony, tak, zagrajmy tak. Nie śpieszę się jeszcze z wybiciem, które też by dawało zwycięstwo, ale zauważcie, że ten nie ucieka, i tutaj po prostu zacznę grać królem po tego pionka. Jeszcze. No tak, chyba trzeba zagrać. Zbijam. Król D3, Król A2, i dojeżdżam do końca. O, teraz to mogę tak zagrać czy na opozycję. W sumie dokładniejsze byłoby chyba na C3, bez znaczenia większego w tym wypadku. No dobra. I co teraz z tym moim przeciwnikiem się będzie działo? myśli według mnie szkoda energii, ja już bym dawno poddał partię i przeszedł sobie do kolejnej partii na jego miejscu no ale na poziomie oczywiście początkującym ja to powtarzałem już 100 razy, że warto grać do końca oczywiście więc tutaj nie mamy za złe przeciwnikowi ale jednak na pewnym poziomie nie ma sensu oczywiście przedłużać partii Może on specjalnie będzie czekał do samego końca? A, rozłączył się, ok. Przeciwnik się rozłączył albo ma problemy z netem. Tutaj wyskoczył komunikat, że się rozłączył. I za chwilę, za 40 kilka sekund powinno być po partii oficjalnie. No dobra, yy, lecimy dalej w takim razie. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Kolor jest losowy. 1522, proszę bardzo. Angola. Chyba nie miałem przyjemności jeszcze. Zobaczymy jak z gambitem hetmańskim sytuacja wygląda. D5, C4 lecimy. Czy będzie wybicie? Nie, jest E6. Przeciwnik ogarnia. Po dwóch ruchach to stwierdzam. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A żebym ja to ogarnął generalnie. Skoczek F3. Skoczek C6. No nie, skoczek C6 raczej nie jest najlepsze. Znaczy, spotyka się takie posunięcia, ale to nie jest najlepsze. Przeszkadza to w zagraniu pionkiem. To jest chyba naturalna rzecz. Dobra, bicie nastąpiło. No to lecimy z E4 aktywnie. Goniec E7. Dobra, no to co? Zbijamy na C4. No i mamy klasycznie zagrany gamit hetmański. Z trochę źle czarnymi, no bo białymi. Klasycznie mamy centrum. I wszystko pięknie działa Jeszcze goniec C8 jest trochę wykluczony Z gry Myślę, że Goniec E3, jeżeli tak mi zagra to goniec F4 Teraz mam już jakieś opcje typu D5, mogę też spróbować Dobra, widzę, że jest atak na skoczka Hetman C2 Hetman C2, chwila Hetman D3 też jest niezłe Z uwagi na to, że jak zagram na C2 To on może zagrać tak, nie chciałbym oddać gońca, więc Hetman D3 sobie zagramy. Scentralizuję Hetmana po bronie pionki. I będę miał opcję tutaj, żeby zagrać po prostu wieżami. Czyli nie śpieszyć się nigdzie. Centrum wzmocnione. Skoczek na E7. Zagram goniec B3 z opcją goniec C2. I z opcją E5 próba mata. Ciekawe, czy to przeciwnik dostrzega teraz? Dostrzegł. Ale wisi pionek na H6, więc z tego skorzystam. Prezentu zdecydowanie. No i wezmę wierzę. No to widzicie. No nie, no przeciwnik chyba się trochę już rozproszył, tak mi się wydaje. Damy szacha. Hetman H3. Jeszcze E5 uderzymy. E5 uderzymy. Tak, bo to się raczej narzuca. C4. Nie, wierzę B1. Chodzi o to zaraz, bo, bo ja chcę zagrać C4. Może skoczek, chwila. Zagram tak, on zagra tu. Zagram tu. Dobra, tak zrobimy. Skoczek F5 na końcu. Jak będę stał hetmanem, zagram G4. Dobra, hop. I atakuję bezpośrednio punkt F7. No, jak zagra pasywnie, no to zagra pasywnie. A jak zagra skoczkiem, to zagram G4. Ok, um, to C4, potem się uda mi zagrać Hetmanem na F6. Taki ruch może nastąpić, ale mam wtrącenie. I potem gońcem po prostu odejdę sobie. Na przykład na pole E4. No i koniec E4. Myślę, że. Stabilnie to wygląda. No tak, może oczywiście zagrać. Dobra, skoczek wrócił, wieża AD1, nie muszę się śpieszyć z jakimkolwiek atakiem, e, przewaga jakości i pionka to jest ogromnie dużo, w sumie nawet mogę wymieniać, no teraz myślę, że D5 będzie takim ruchem bardzo nieprzyjemnym, e, skoczek za bardzo nie ma dobrych opcji, a tu jak grożę wybiciem, jak wybicie, to wybicie, to potem tutaj, e, ok, jest bicie, jak zbija go, to mam strzała na D8, tak też się dzieje. Potem skoczek zbija po prostu na E6 i taktycznie tutaj przeciwnik. No niestety kwicze, wybijam wszystko do końca, wchodzę wieżą na D1. No jeszcze przeciwnik podstawia. To już przypuszczam to taka mała mała no zrezygnowanie powiedzmy. No dobra, szukajmy sobie kolejnego zawodnika. Okej. Okay. Jedziemy. Co by tu zagrać? No, no Może A4, zobaczymy, jaki debiut nastąpi C5. Pełna zgoda. Może spróbujemy zagrać nieco gambitowo pod tytułem A3 z opcją B4. Ja tego w zasadzie ruchu za bardzo nie polecam. Oświetna odpowiedź. Najlepsza odpowiedź na zagranie A3. Brawo. Mimo wszystko zagram tak. Mimo wszystko, bo tutaj trzeba bić do końca czarnymi. To jest dobre dla czarnych, zdecydowanie. Chodzi o to, żeby zagrać c3, może mieć ruch d4. Y, to często właśnie jakiś skoczek na c6, to skoczek zbija i wtedy właśnie idziemy sobie z tym planem, ale tu czarnymi trzeba zbić. Oj, nie, 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 to nie jest dobre posunięcie y, czarnymi. b5 gramy od razu. Skoczek już musi się plątać, przeciwnik zaufał i nie zbił pionka, może się przestraszył. Tak też czasami i bywa. No to d4, czyli od razu robimy sobie centrum za friko. Skoczek G6 oczywiście może zagrać. Myślę, że nawet C4 uderzymy. Uderzymy C4. Chodzi o to, że jak zagra D5, ja zbiję, on zbije i zagram tak. On na razie tak nie zagrał. No dobra. Myślę, że trzeba wyprowadzić figury. Bo inaczej będziemy trochę w tyle. Goniec B7, oczywiście. No to goniec D3. Hetman zagrał na C7. Skoczka chce tu pewnie wprowadzić. Możliwe. No dobra, niech wprowadzę. Koniec D3. Jak, zna, jak zagra skoczkiem, to po prostu olejemy sytuację. Roszada. No i dobra, tu już jestem usatysfakcjonowany w ogóle. Jak już pionek B5 zagrał, to H5. No desperacki atak tutaj następuje. Tak mi się wydaje. No myślę, że po prostu wyprowadźmy dalej figurę. Większej tutaj filozofii w tej sytuacji nie widzę. Może ruch E5 teraz? Ruch E5. Tutaj zbronione, ruch e5, jak przeciwnik pozwolił, no h3, raczej odejdzie. Szybka gra, szybka gra następuje, bardzo kuszące bicie. Nie muszę chyba się z tym spieszyć, tutaj też można wybić, ale też za bardzo mi się to nie podoba. Zagrajmy gońcem, wymuszę taki ruch, prawdopodobnie nastąpi i potem zagramy sobie skoczkiem na e4. Chodzi o to, żeby się pozbyć gońca czarnopolowego i wjechać skoczkiem, a jak będzie wybicie, to ja oczywiście wybijam gońcem. Tutaj będzie dalej to wszystko chyba dobrze wyglądało. Wybił, skoczek wybije i najwyżej tutaj będę mógł zagrać. I jeszcze mogłem wtrącić, no przecież. Mogłem wtrącić. Za szybko też zagrałem. Okej. Okay. Koczek D6. Tu jest obrona. Grozi bicie i wzięcie jakości. Grozi również na przykład strzał na F7. Grozi wzięcie w ogóle też na H5. Mogłem od razu wziąć pionka. No, dzisiaj speedrun jest troszkę w szybszym tempie, jak widać, i mniej dokładny z mojej strony przynajmniej. No, ale co dalej? No dobra, to teraz już widzę gołym okiem, że będę mógł wziąć jakość przeciwnikowi, czyli zagrać tak. Tak, i zbić po prostu wieże. Czy ja chcę to zrobić, bo skoczek jest na tyle silny, w ogóle taki ruch jeszcze chyba jest ciekawy. Tak, zbiję tu, skoczek zbija tu i próba dania mata. Tak zrobimy. Skoczek zbija na F7, bo podwisa skoczek na G6. Zbijamy na G6, on prawdopodobnie szybko zbije i siatka matowa będzie zostawiona. Ok, grozi mat. Wydaje mi się, że nie ma obrony. Powiedzmy, wierzę F4, tak, żeby król uciekał. Tutaj, 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 tutaj. Zawsze odbije. Król sobie wędruje. Dobra, to się powinno zgadzać. Tak, podsumowując troszeczkę grę zawodników na około 1500, to ta gra już oczywiście lepsza. Ale yy, sporo taktyki, jednak. Yy, sporo taktyki. Trzeba robić, żeby się trochę yy, jednak yy, tutaj. No, przeciwnik dobrze gra, dobrze. No dobra, musimy chyba grać tak. Szach jest bicie na G7. No, muszę odbić tu skoczka, jednak. Chociaż jeszcze, yy, zaraz, czy ja tu mogę. Wow, To tego nie widziałem. Jednak ja muszę potrenować taktykę. No nieźle, czyli on ma figurę więcej w tym momencie. Oho. I nie widzę dalszej perspektywy na jakąś poważną grę. No, muszę powiedzieć, że trochę chyba przesadziłem. Nie doliczyłem. Tak jak już mówiłem. Trochę za szybko to poszło z mojej strony. Bicie on zbije, zagram tu, potem tak. Tu wisi pionek. Trzeba chyba zachować spokój. Ja na razie zagram wieżą na C1. Zawsze może, mogę tak i gdzieś tam wprowadzić. Dobra, on tutaj sobie pocisnął. Czyli chce mnie. Chce mnie pozbawić figur. Zbije na f7. Skoczek w obronie jest zawsze dobrą figurą. Dajmy szacha. Oj, tu jeszcze na g2 będzie wisiało. Ok. I hetman h6. Tak patrzę, żeby hetman nigdzie nie poszedł. Tu będę na pionka jeszcze spoglądał. I chyba tak będę chciał grać. Muszę jakoś szturm pionków tutaj wykonać. Oj, to jest przegrana białych. To mówię z pełną odpowiedzialnością. Dobra, idę F4 jeszcze próbuję oczywiście. Spróbuję tutaj pionkami powalczyć. No bo muszę wykorzystać to, co mogę. W każdym razie tu się trzyma Hetman broni tego pionka. Ok, wieża F2. Muszę bronić na G2 zdecydowanie. Jeszcze jest jakaś tam opcja przesłony i szybkiego pionka f5, ewentualnie f5 i tak. Może to przygotować wieża e1? Za chwilę się zastanowię. Znaczy myślę nad tym cały czas, e, aczkolwiek... No, myślę, że ja bym królem uciekał na jego miejscu. Król na c7 mógłby się czuć bezpiecznie, jakby przestawił jeszcze wieżę i... Okej, okay, to jest tutaj e, dobra, to jest grane, to jest grane... No myślę, że szach. To koniecznie tak zagra, na pewno. Okej, okay, i tak teraz? Spróbujemy. Chodzi o to, że jak tak zagra, to ja wezmę pionka. Jeśli tak zagra... Ła, wow, wymiana hetmanów. Chyba nieunikniona. Chyba nieunikniona. Hmm, sprytnie pograł. Teraz jak zagram wieżą, on mi wybije, wybije. Bez hetmanów będzie ciężko, powiem Wam szczerze. Będzie bardzo ciężko. No dobra, spróbuję zagrać wieżą na F1 i po wybiciu, żeby te moje wieże już dwie działały na wolnej linii, ale nie sądzę, że on mi wybije teraz. Może, bo może nie wytrzyma ciśnienia, bo z drugiej strony nie może też królem się przedostać, a figura więcej to figura więcej goniec e4 to jest piękne posunięcie przeciwnika to jest przepiękne posunięcie przeciwnika, dobra, próbujemy szaleć, słuchajcie, próbujemy szaleć i gram sobie pionkiem on teraz wybije, ja wybiję, a i się ładnie zasłonił, ale się pięknie zasłonił bardzo mi się moja pozycja nie podoba taki ruch No spróbujemy go zdławić. Jakaś jedyna szansa właśnie wydaje mi się, żeby tego króla troszeczkę zamknąć yy, i spróbować go. Jak nie z tej strony, to z drugiej, jeżeli wieża za zagrane C8 będzie się chciała pokusić opionki. Nie widzę innej opcji jakiejś teoretycznej, ale się porobiło. No, pierwsza porażka wisi w powietrzu. Teraz dostrzegam coś takiego, że jak będzie bicie i bicie i na przykład wieża zagra na G7 to wieża F4 i ja będę tego pionka chciał zbić. I próbować grać jakoś tamtędy. Wtedy też G4 będę mógł uruchomić. No ale liczę tylko na bicie. No, widzimy, że przeciwnik też długo nie zbija tego hetmana i dobrze dla niego. Więc. No ale też zobaczymy, jaka będzie dalsza kontynuacja gry. Dobra, taki ruch. A! Podstawienie Hetmana! Hello! Więcej szczęścia niż rozumu. Więcej szczęścia niż rozumu, moi drodzy. No, Speedrun. Trzy partyjki. Dzięki serdecznie za oglądanie. Eee, robi się już ciężko, powiem szczerze. Eee, I... Chyba tyle. Podstawka Hetmana. Eee, nie wiem co powiedzieć. Piszcie co sądzicie. Do następnego razu. Cześć!